Witajcie widzowie na objeździe, trasy w Białymstoku. W dwóch solach. Drugi Puchar Polski w tym roku. UCI C2, tak, zapamiętajcie. Piękna trasa, szybka trasa. Chcemy mieć szybkie oponki. 4 km 700 metrów. Dokładnie. Długa, ale szybka. W sensie nie krótka, ale szybko się jedzie na niej. Sporo piachu, trochę się zrobiło, nie powiem, bo... Tak. No bo takie to już jest gęsto, zawsze jest piach. I tarki na zakrętach. O, i dzisiaj będę jechał przed wami, będę przed Stefanem. I dobra, to się wytnie. I będę machał tyłki. Tak. Wytnę cię, zrobię drugie okrążenie i nie będzie się... Piękne skoki w wykonaniu Macieja Jarosławskiego, proszę państwa. Czy wy to widzicie, jak on się rusza, te kocie ruchy? Myślę, że to jest Fabio Van Bimber, miałby problemy z pokonaniem go w jakichkolwiek zawodach slopestyle'owych. Myślę, że Dawid Godziek nie dałby rady. Także Goćkowie, szykujcie się, bo to rośnie nowe pokolenie. Dawida Goćka to zjadam na śniadanie. Dokładnie, no jakby na rozgrzewkę. On robi swój przejazd punktowany. Macie się wtedy rozgrzewa i go zjada. Taki szersze fragmenty na starcie. Tak, dobrze, nie będzie jakichś korków zbytnio. Myślę, nas, no znaczy z tyłu na pewno będą, ale z przodu raczej nie powinno być. Podjazd, zaraz wyjeżdżamy z lasu, wracamy, będziemy widzieć całą polanę. I zaraz zbliżamy się do pierwszego dropa na trasie. Chyba największego, tak? Tak, największego. Według rozpiski sprzed 2 lat ma 80 cm. To i tak mniej niż ja. Wzrostu oczywiście. Uwaga! Uła! Jest dość spory. Tarki wszędzie, tarki. Proszę państwa, powoli zbliżamy się do następnej przeszkody. Belki. Zjazdu z belkami. Następnie będzie rock garden i drop. Tutaj mamy wspaniały skrót. Ogromny. Nikt o nim nie wie. 10 sekund. 10 sekund można zyskać. Właśnie na tamtym zjeździe 3 lata temu na MMA w Białymstoku Mikołaj Langer, sławny zawodnik, ten sławny zawodnik obecnie jeżdżący na szosie, coś takiego nie będzie.
pięknie wywinął orła. Jest i on, ten sławny youtuber. Korytko to się nazywa, nie trumna. Jedno i to samo. Niezwykle ciężkie. Jeżeli jakiś fotograf chce zaryzykować, może się położyć tam w trakcie wyścigu. Albo kibis. Zwróćcie się uważnie, bo może cię nie zauważyć. Tak. Uwaga. Piękne dziurko. Pomniejszone względem zeszłego roku. Dość mocno, nawet pod względem 2 lat. Mamy pierwszy bufet. Polecam bufety. Najlepsza część trasy. Dokładnie. Trzeci drop, najniższy ze wszystkich na trasie. Ładne lądowanie, ale tutaj na tym zakręcie to takie tarki i piach, że to wiecie. Większe tarki niż na zakończenie sezonu w Srebrnej Górze. A więc co mówię, byłem 2 razy. Tak, to jest Kazura V2. Piękne zjazdy, piękny lot. Skocznia Kamila Stocha. Tak, 2 lata temu miałem na treningu poważną grzebę. Nie wiedziałem, że będę startował nawet. Się rozwaliłem troszkę. Ale wystartowałem. Tak. Skocznie Kamila Stocha. Czy to właśnie mało ludzi o tym wie, ale to właśnie tu Kamil Stoch. Ta wspaniała banda. Tutaj właśnie Kamil Stoch rozwijał swoją pasję. Czyli jazdę na rowerze. Tutaj też również skakał na nartach. Mało ludzi o tym wie, że Kamil Stoch tak naprawdę pochodzi z Białegostoku. Dokładnie. Kamil Stoch pochodzi z Białegostoku. Zapamiętajcie co. No tam może mówić, że pochodzi tam. Nie wiem skąd on pochodzi, z gór, ale to nieprawda. Wisły, bla bla bla. Tak, dokładnie, ale to nieprawda, z Białegostoku pochodzi. A nie, to ja to nieważne. To kolebka, można powiedzieć, Białystok to kolebka polskich skoków narciarskich. To tu szkolili się najlepsi Adam Małysz, Kamil Stoch, Robert Kubica. Bo Robert Kubica jakby też skakał na nartach. Ale potem przesiadł się na wyścigi samochodowe. Dawid Kubacki tu ma rodzinę nawet. Wiecie, wspaniałe miejsce. Wspaniałe miejsce. Jak skończymy, to dojedziemy do bramki Roberta Lewandowskiego. Dokładnie. To tu właśnie Robert Lewandowski szkolił się. On tu się wychował. Wcale nie mieszkał pod Warszawą.
jak różne źródła wskazują, on tak naprawdę właśnie tu w Białymstoku trenował i szkolił się, aby być światowej klasy piłkarzem. Przed nami w oddali, nie wiem czy Państwo widzicie, trzech, jeden skrócił trasę. Jeden skraca, ale dwóch wspaniałych zawodników. To Jan Michalczyk, startujący w juniorze młodszym, Michał Struzik, startujący w elicie. To właśnie on powiedział te sławne słowa. Pierwszy wyścig zrób na rolce, a drugi na trasie. Pamiętajcie, zapamiętajcie to. Wspaniały wąwozowy piaskowy zjazd. Łatwo się na nim wywali. Koło może odjechać. I wyjazd z tego wąwozu. Trzeba? Dobra. Shorty. Pokażemy Wam nowe shorty firmy Maciej Jaroszlawski. To tylko widzowie mojego kanału zobaczą. Także pamiętajcie. Najlepszy kanał na polskim YouTubie. Kolejny drop na małej prędkości skakany. O, trochę tu szkła na trasie. Znany fotograf Piotr Jaroszlawski. Wspaniałe zdjęcia robi. Ta banda z dziurą na końcu. Tak, można pchać prawą. Niezbyt to się opłaca. Ale może. Możecie jak chcecie. Wspaniały zjazd. Maciej Jaroszlawski wspaniale pokazuje trasę. I jeden z trudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy podjazd na trasie. Stromy, piaszczysty. Tak, że na nasz wyścig będzie tak średnio do wyjechania. Zaczynamy drugi short. Możecie też wbić na kanał do Janka Michalczyka, który niestety z nami nie jedzie. Wiedział, że mu się nie chce. I że nas nie lubi, nie na to tyle. To jest chyba ostatni taki ciężki podjazd. Tak, dość stromy też. Wspaniałe skoki widzimy w wykonaniu Maćka Jaroszlawskiego.
cały zjazd. Czas na zakręt. Dokładnie. Jak ktoś wie, to wie. Jak ktoś nie wie, to taki troszkę piasek tu jest, nie? Ale to łatwo, łatwo. W kobyłce właśnie na zawodach taki był. Już kilometr do mety nam został. Piękny znak. Puchar Polski MTB XCO Białystok UCIC2. Przyjeżdżają Litwini, przyjeżdżają Czesi, przyjeżdżają 10 godzin. 10 godzin tu jadą. Maciek specjalnie sprawdzał. Z Wilna są 3,5 godziny. No, to Litwini mają blisko. My też mamy blisko. 2 godziny z kawałkiem małym. Ostatni odcinek zaczyna się właśnie w lesie. Teraz wjeżdżamy. Cześć. Na długą, prostą start. Meta. Naprawdę. W sumie nie taka prosta, bo jest zakręt na niej. Ale szeroka taka. Dogodna do wyprzedzania. Dużo. Na pewno. Jak ktoś będzie chciał atakować na koniec, to myślę, że tam będzie próbował. I już właśnie widać wyjazd z lasu, taśmy na polanie, flagi. Co Maciek sądzisz o tej trasie? Myślę, że wspaniałym pomysłem byłoby wymyślenie skali. To wcale nie jest tak, że kopiujemy to od takiego innego znanego youtubera kolarskiego. Nie powiem tego teraz jego nazwy, żeby tutaj go nie wybijać. Tak, tak, bo się nie wybije na mnie. Fejmu, no. Wybije się na mnie. On szczególnie, no. Stefan jest tak po prostu znany, że. Tak, tak. Wszystkim robi fejm, no. No dokładnie, jakby. Myślę, że skala pomarańczowości. Tak, skala pomarańczowości. Jaka to nie są na skali pomarańczowości? Skali pomarańczowości, myślę, że. Technicznie, no to takie lekko pomarańczowe, lewo. Tak lekko pomarańczowe, taki jasny pomarańczowy. Aha. No i wcale tak podjazdów, no to myślę, że tak siłowo to jest takie pomarańczowe. Pomarańczowe, widzicie? Technika jasno pomarańczowy, podjazdy pomarańczowe. Oceny Moskwa Jarosławskiego. Kiedy idę pytać innych o ocenę. Tak, zaraz idziemy jeszcze, nie musimy jechać na bramkę Roberta Lewandowskiego. A właśnie, mieliśmy wam pokazać bramkę Roberta. Dzień dobry. Bramkę Roberta Lewandowskiego. Już myślę, że możecie ją powoli widzieć. I to właśnie jest oto ona. Tu Robert Lewandowski ćwiczył swoje strzały na tej bramce Roberta Lewandowskiego. Wspaniała konstrukcja. Wspaniała. Patrzcie, co on robi. Jak się podciąga, ale przez niego koło nie potrafi. Nie umie. Ja widzowie umiem się podciągnąć, patrzcie. Umiem. Mocny zawodnik. Umiem, on nie umie. Ja nie umiem. Pamiętajcie. Pa, pa. Stefan jest mocniejszy.